Miasto leży w ruinach. Stalingrad skulił się w piwnicach, koszary w naprędce skleconych z desek barakach, ale musimy zbudować siedem drapaczy chmur i zbudujemy bez względu na siły i pieniądze. Beria i Mołotow, słuchając koby, wykazywali się żywiołowym zachwytem. Udałem, że tego nie widzę. Pewnego razu. Okazało się, że mój wielki przyjaciel jest wielkim melioratorem. W gabinecie zebrano władzę Ministerstwa Rolnictwa. Byli tam też Beria i Mołotow. Koba wstał, oparł się o stół, a przed nim leżała kartka. — Ileż razy, towarzysze, była susza w rejonach Wołgi? — Starsi ludzie o takich sprawach pamiętają, choćby my z towarzyszem Fudzi — Dobrze pamiętamy, jak za cara, co pewien czas krajowi doskwierała klęska głodu. Potaknąłem głową. Teraz nigdy więcej nie będzie już głodu. Towarzysze zapytają, jak to zrobić? Przegrodzimy rzeki. Posadzimy lasy, by chroniły uprawy przed wiatrami. Słusznie powiedział towarzysz Mirucin. My, bolszewicy... Nie możemy czekać na dary przyrody. Musimy okiełznąć przyrodę. To jest nasze zadanie. Beria, Mołotow, ja i wszyscy zebrani zaczęli być brawo. Następnego dnia wszystkie głośniki w kraju na okrągło powtarzały. My, bolszewicy, nie możemy czekać na dary przyrody. Musimy okiełznąć przyrodę. To jest nasze zadanie. Po oklaskach Koba zapytał. Ilu Wawrientji masz ludzi do pracy. Dwa i pół miliona. Będą musieli uczciwie popracować. Będziemy musieli posadzić 120 milionów hektarów lasu. Będą to gigantyczne wiatrochrony do tysiąca kilometrów długości i około sześćdziesięciu metrów szerokości? Równocześnie cofniemy bieg niektórych rzek. Niech Panowie. Innostrańcy za spróbują u siebie zrealizować choćby część takiego planu, o którego wykonanie walczyć będzie cały Związek Radziecki. My komuniści zawsze pokonamy suszę i nieurodzaj. Ławrynti, dobierz-no sobie jeszcze trochę ludzi. Jak może zmienić czyjeś życie jedna króciuteńka fraza. Ławrynti, dobierz-no sobie jeszcze trochę ludzi. Za tymi słowami kryją się tysiące nieszczęść, aresztowania, śmierć. Pod koniec zebrania prosto z drukarni przyniesiono świeżo zrobiony plakat. Był na nim Koba, młody, piękny, w mundurze generalissimusa, z fajką w dłoni, pochylony nad mapą wiatrochronów. Napis na plakacie mówił. Zwyciężymy suszę. My, bolszewicy, nie możemy czekać na dary przyrody. Musimy okiełznąć przyrodę. To jest nasze zadanie. Józef Stalin. Koba plakat zatwierdził. Mój wielki przyjaciel był też wielkim uczonym. Zawsze go męczyło, że wcześniejsi przywódcy partii Lenin, Trocki, Bucharin byli teoretykami, a on nie. I tak na starość okazało się, że jest w stanie stanąć z nimi w jednym szeregu. Koba był też oczywiście wielkim uczonym. Zawsze go dręczyła myśl, że wcześniejsi wodzowie partii, Lenin, Trocki, Bucharin, byli teoretykami. Wreszcie nadszedł jego czas i teraz Koba stanął na równi z poprzednikami. Bezimienni uczeni przesyłali mu setki listów. W listach zwykle oczerniali swoich znanych kolegów. Jeśli list był napisany w prosty, zrozumiały sposób, a myśli w nim zawarte podobały się Kobie... Konspektował ich treść, zapominając oczywiście o nieszczęsnym autorze. W rezultacie on, słabo znający język rosyjski, napisał przełomową pracę z językoznawstwa, w której napiętnował wielkiego językoznawcę Marra. List, który mu się spodobał, poddawał analizie. Następnie jego autora ogłaszał pseudonaukowcem. Tym sposobem posadził i rozstrzelał kilku naukowców genetyków. Z czasem Koba zostanie przodującym ekonomistą. Napisze przełomową pracę na temat ekonomii socjalistycznej. Prawdziwi autorzy naiwnie starali się przypomnieć kobie o ich udziale w tej pracy, lecz Beria dobrze wiedział, jak się nimi zaopiekować, by nie denerwowali koby swoimi listami. Geniusz myśli, wielki filozof w mundurze generalissimusa. Taki jest mój przyjaciel. Od świtu do nocy. Wszędzie grzmi jego imię. Na spacerze jego imię idzie za wami ze wszystkich parkowych głośników. W domu jego imię pełźnie w mózg z waszego radia. Gdy w trakcie obiadu weźmiesz do ręki gazetę, on jest na każdej stronie. Włazi z butami prosto w zupę. Nawet jeśli nie dociera do ciebie dźwięk z parku, nawet jeśli porwiesz gazetę, i tak dotrze do ciebie jego imię. Ono przyjdzie przez ścianę od sąsiada słuchającego radio. Będziesz je słyszał przez drzwi w toalecie, gdy pójdziesz tam za potrzebą. Nigdzie się przed nim nie ukryjesz. Jego imię znajdziecie wszędzie. Wpełźnie pod pierzynę, gdy będziesz spał w najlepsze. Lecz koby to nie dotyczy. Do niego ta propaganda nie dociera. Ludzie widzą jego prawdziwą twarz tylko w największe święta państwowe. Mój wielki przyjaciel, Dawno zrozumiał, że tajemnica to wschodnia matka wielkości. Koba, tajemniczy Bóg Wschodu. Hitler, Bóg Zachodu. Mistyczny, rzucający czar dyktator. Koba, bóstwo wschodu. Czai się w ciemności. Zawsze sam. Hitler, gaduła. Koba, mówiący niewiele, a każda wypowiedziana przez niego fraza jest na wagę złota. Od razu leci w kraj. Wielokrotnie cytowana, drukowana na plakatach, pojawia się na ulicach i w parkach. Ludzie natychmiast uczą się jej na pamięć, tak jak wcześniej uczyli się Ewangelii. Koba. Bóg w ludzkiej postaci. Kolejna tajemnica koby. Tak jak wielu wówczas, byłem pewien, że ogarnęła go starcza próżność. Ale powoli zacząłem go rozumieć. Jak wszystko w jego życiu, tak i to szaleństwo miało praktyczne zastosowanie. Pierwszy raz pomyślałem o tym w 1946 roku. Pamiętam, jak wnoszono do jego gabinetu ogromny rulon. Była to zwinięta mapa zatytułowana. Nowe granice ZSRR. Wszyscy pracujemy! wesoło powiedział Koba. W gabinecie byli Beria i Mołotow. We troje, po przyjacielsku, demokratycznie pod przywództwem Koby, zabraliśmy się za umocowanie mapy pineskami do specjalnej ścianki. Koba był niezwykle rozmowny. — Fudzi, zapisz tam w swoich bazgrołach, które piszesz. — Wiem, że piszesz. Wiem, wiem. — Napisz tam. W zwycięskim 1944 roku. Gdy faszystowskie wojska uciekały przed nami, gdzie pieprz rośnie, towarzysz Stalin zrozumiał. Nadszedł czas, póki mamy najsilniejszą armię świata, potargować się o nowe terytoria. Należy zaproponować spotkanie największemu imperialiście Churchillowi. Churchill, Roosevelt to wielcy ludzie. Roosevelt umarł. Żałosny Truman zajął miejsce Roosevelta. Roosevelt oczywiście był imperialistą, o czym wiemy, ale on był wielkim imperialistą. A Truman? Czy można go porównać z Rooseveltem? Albo Churchill. Ta. Churchill też imperialista. I też wielki. Jebaniec uratował Anglików od zagłady, a oni z wdzięczności dali mu kopa w tyłek i pozbawili go stanowiska premiera. Przed wyborami, Ostrzeżono go o możliwości porażki. Radzili, aby poddał się do dymisji. Lecz on im powiedział, nigdy nie wychodzę z baru przed jego zamknięciem. I zamknęli mądrale. Jak można było zamknąć taki bar? Taka właśnie jest zgniła burżuazyjna demokracja w akcji. Wtedy, w 44. gdy Churchill, Cwana dupa, był premierem, towarzysz Stalin zaproponował mu. Może byśmy zawczasu zaprojektowali powojenny świat, żeby się potem nie kłócić? Churchill w pełni się ze mną zgodził. Widocznie pomyślał, że lepiej zrobić to teraz, gdy armia towarzysza Stalina dopiero zaczyna oswabzać Europę. Imperialista dobrze wiedział, że jeśli towarzysz Stalin raz zajmie jakieś terytorium, to już go nie odda i wiedział też, że musi się śpieszyć, by dostać choć niewielki kawałek tortu. Powiedziałem Churchillowi, że życzyłbym sobie, aby rządy państw graniczących z ZSRR były nam przyjazne. Zgodził się ze mną i powiedział, że przyjedzie na Kreml ze swoim ministrem spraw zagranicznych. Więc mu powiedziałem, że nie ma takiej potrzeby, bo ja wtedy też będę musiał rozmawiać w towarzystwie Mołotowa a z jego udziałem rozmowy nie będą już takie łatwe. Mołotow to nie człowiek, a drapieżne zwierzę. Ja sam się go boję. Kiedyś nawet powiedziałem Rozweltowi, Mołotowa trzeba wysłać do Chicago. W środowisku gangsterskim będzie się czuł jak ryba w wodzie. Postaram się go namówić na kompromis, lecz mimo naszej zgody nie wróżę nic dobrego. W trójkę będzie nam go łatwiej przekonać. Przyjechali do Moskwy i wtedy się zaczęło. Wiaczesław pamięta. Targowaliśmy się całą noc. Aż do białego rana. Churchill na przykład pisał na karteczce. Rosja w Rumunii dominuje na 90%. Anglia w Grecji odwrotnie. Na mój znak. Wiaczesław wstaje i nie ma takiej opcji. Grecji nie oddamy. Zaczynam przekonować Mołotoszwiliego. Z trudem mi się to udaje. Tak naprawdę Grecją nie jesteśmy zainteresowani. Ale Czerczy zapamiętał, że ustąpiliśmy. Mołotow na koniec wydał z siebie dźwięk oznaczający w jego przypadku śmiech. Koba mówił dalej. Przejdźmy teraz do Włoch. Mówię Churchillowi, tu macie sto procent. Za Włochy nie chcemy nic w zamian. Jeszcze nie zdążył nacieszyć się zdobyczą, gdy daję znak i Wiaczesław zaczyna swoje. Nie zgadzam się. I kolejna runda pomiędzy Churchillem a Wiaczesławem. Szczęśliwy kapitalista przy mojej pomocy tą rundę wygrywa. Za to we wschodniej Europie przepchnęliśmy wszystko, co chcieliśmy. Węgry 75% do 25%. Dla nas oczywiście. Bułgaria 80 do 20%. Dla nas. Problem był jedynie z Jugosławią. Z Polską też były trudności. Nie od razu się dogadaliśmy. Trochę to trwało. Umowa dżentelmeńska z imperialistami zakończyła się uściśnięciem rąk. Churchill powiedział. Bóg na stworzenie świata potrzebował tygodnia, a my tu razem stworzyliśmy nowy świat w jedną noc. Wychodząc, Churchill śmiejąc się dorzucił tak, aby Wiaczesław nie słyszał. Mołotow w negocjacjach to świetna zagrywka. Właśnie tak grają najlepsi. Byłbym szczęśliwy, mając takiego gracza w swojej drużynie. Zabierałbym go bez wyjątku na wszystkie rozmowy i negocjacje. Póki koba opowiadał, Beria i Mołotow starali się ukryć swój chichot. Towarzysz Stalin przechytrzył Churchilla i w trakcie konferencji jałtańskiej opowiadał dalej koba odwiedziliśmy chorego Roosevelt'a w pałacu Liwadia, w którym odbywała się konferencja. Towarzysz Stalin zamieszkał w skromnym pałacu księcia Jusupowa. A Churchilla umieściliśmy w niezwykle wspaniałym Pałacu Woroncowskim. Każdego ranka spotykaliśmy się w Pałacu Liwadowskim. Mój pałac znajdował się siedem kilometrów od miejsca spotkań, a Churchill musiał przejechać piętnaście kilometrów. Nim Churchill przyjechał na spotkanie, to towarzysz Stalin już niejedno z Rozweltem zdążył załatwić. Beria z Małotowem bili brawo. Mnie nie pozostawało nic innego, jak się do nich przyłączyć. Zakończyliśmy wieszanie mapy. Koba odsunął się kawałek, by móc oczami objąć całą wykonaną pracę. Powiedział. — No jak, panowie? Według mnie całkiem nieźle nam to poszło. Rosjanie zawsze umieli dobrze walczyć, lecz nie umieli wykorzystać swoich wygranych. Towarzysz Stalin zmienił tę niechlubną tradycję powiedz no wiaczesław myślałeś na Syberii że będziesz w przyszłości dzielił świat popatrzył na mnie w Turhańsku Fudzi, też nie myśleliśmy o takich rzeczach i jeszcze dodał napisz to wszystko w tych swoich wypocinach niedługo ci je zabiorę oddasz jak pojedziesz na drugą kurację zaśmiał się i zaczął nabijać fajkę my Gruzini jesteśmy próżnym narodem mało nam być wielkimi My musimy cały czas widzieć swoją wielkość w oczach przyjaciela. Swoją wielkość Koba widział w moich oczach. Patrząc mi w oczy, widział całe swoje życie. Po nabiciu fajki przeszedł się powolnym krokiem wzdłuż mapy. Popatrzmy na szczegóły, co nam wyszło. Na północy wszystko jak w najlepszym porządku. Finlandia mocno zawiniła i za to zabraliśmy im nieco ziemi. Odsunęliśmy granicę od Leningradu. Teraz, Ławrenti, niech twoi agenci spokojnie wyłapią tam wszystkich białych emigrantów, którzy uciekli po rewolucji. Finowie będą musieli udawać, że nic się nie dzieje. Postaraj się dokładnie przeczesać całą Finlandię i wyłap całą tę białą szumowinę. Benkarty białej gwardii powinny wiedzieć, że nikt nie ucieknie przed naszą zemstą. Finlandia w dzisiejszej postaci nas zadowala, ale weźmy kraje nadbałtyckie. Te ziemie zawsze wchodziły w skład Imperium Rosyjskiego i teraz wróciły do Macierzy. Białoruś i Ukrainę mamy w całości, a i Mołdawia też w całości jest w naszych granicach. Czyli, od strony zachodniej, wszystko jest w najlepszym porządku. Przeszedł się teraz ku wschodnim granicom i pokazał fajką na mapie. Co tu mamy? Wyspy Kurylskie. Są nasze. Sahalin mamy w całości. Popatrz, jak tu pięknie. Port Artur też jest nasz. Pociągnął fajką po Chinach. Chiny, Mongolia są z nami na zawsze. Nagle fajka zatrzymała się w dole mapy i koba odezwał się z rozgoryczeniem. A ten kawałek granicy bardzo mi się nie podoba. Koba zaczął stukać fajką na południu od Kaukazu. Dardanele, jak na razie, nie są nasze. Trzeba będzie to zmienić. Mam jeszcze duże pretensje do granicy z Turcją. Oni okupują ziemię Ormian. Dobrze by było połączyć Turcję z naszą Armenią. Słuchałem z przerażeniem. Widziałem zdumioną twarz Mołotowa, zdezorientowaną minę Berry. Koba wyraźnie mówił o nowym podziale świata. Uśmiechnął się i widząc nasze miny, czytał w naszych myślach. W pewnej chwili się odezwał. Wypełnia się proroctwo Lenina. Pierwsza wojna światowa wydała na świat pierwsze państwo socjalistyczne. Druga wojna światowa stworzyła grunt, podbudowę całego obozu socjalistycznego. Znaczy, że trzecia tak, tak, trzecia wojna raz na zawsze zakończy istnienie kapitalistów. Jak mówi rosyjskie przysłowie, Bóg lubi Trójce. Staliśmy milcząc z przerażenia. Cały kraj w ruinach, dwadzieścia sześć milionów zabitych, miliony kalek, a on szykuje grunt pod nową kolejną wojnę światową? Koba mówił dalej w Amoku. Trzecia część ludzkości jest w naszych szeregach. Fudzi pamięta, jak rozpoczął się XX wiek. Towarzysz Stalin pracował wtedy w obserwatorium i oglądał gwiazdy przez teleskop. Nagle zobaczył blask światła. Stawało się coraz jaśniejsze i jaśniejsze, aż jasna poświata wypełniła całe niebo. Teraz już wiemy, co to było. To wielka, ogólnoświatowa, socjalistyczna republika. Całkiem możliwe, że towarzysz Stalin, jak Mojżesz, zobaczy to na własne oczy. Uczyliśmy się z wódzim tej legendy, chodząc do seminarium. Piękna legenda. Mojżesz przeprowadził swój lud do Ziemi obiecanej, ale nie mógł tam zamieszkać. Towarzysz Stalin stworzył dla ludzkości ogólnoświatową republikę robotniczo-chłopską. Tym nowym państwem będzie rządzić Wiaczesław i Ławrenti. Mają siły, są młodzi, powiedział dobroduszni. Obaj pobledli. Gdy zostaliśmy tylko we dwoje, Koba powiedział. Oczki im się zaświeciły. Ławrenti jest dobry, ale jak się zagapisz, to kinżał ci w plecy wsadzi. Wiaczesław jest spokojniejszy. Nie spodziewał się, że to usłyszy. Jest takie przysłowie: cicha woda, brzegi rwie. Zrozumiałem, że obaj są kandydatami na następcę Koby. Prezent od Churchilla: 5 marca 1946 roku światem wstrząsnęła groźna sensacja. Gdy w ZSRR była noc i cały kraj spał spokojnie, goszczący w Ameryce Churchill tego wieczoru wygłosił swoje słynne przemówienie. Czytając jego przemówienie, przypomniałem sobie, że czytałem już coś zadziwiająco podobne. 22 lutego 1946 roku nasze służby przechwyciły niesamowity telegram składający się z ośmiu tysięcy słów. Został wysłany z Moskwy przez szarże dafe amerykańskiej ambasady Georgia Kenana. Ten amerykański dyplomata pracował w Rosji od lat trzydziestych. Nawiasem mówiąc, był na słynnym balu zorganizowanym przez szalonego ambasadora Bulla. Wysoki, z suchą twarzą ascety, w odróżnieniu od wszystkich amerykańskich dyplomatów do perfekcji poznał język rosyjski. Ten telegram amerykańskiego dyplomaty wywołał szok w Waszyngtonie. Pamiętam, gdy już rozszyfrowany telegram tłumaczyłem kobie, interesowało go każde słowo. Jego sens był taki. Rosjanie rozumieją tylko jedną politykę politykę siły i dlatego nasza polityka, wszędzie tam, gdzie zaczyna się polityka rosyjska, powinna być polityką sprzeciwu, przeciw ich ekspansji. Zachód musi się zjednoczyć i wspólnie wytrzymać wszystkie naciski. Niektóre fragmenty telegramu na prośbę Koby musiałem czytać dwukrotnie. Na przykład ten. U podstaw maniakalnego podejścia Kremla w kwestii grożącego z zachodu niebezpieczeństwa tradycyjnie leży instynktowne poczucie niepewności. Pierwotnie było to poczucie niepewności ludów rolniczych żyjących na rozległych, otwartych terenach w sąsiedztwie groźnych ludów koczowniczych. Gdy zaczęli rozwijać kontakty z lepiej ekonomicznie rozwiniętym zachodem, do tego uczucia doszedł jeszcze strach przed kompetentniejszymi, lepiej zorganizowanymi i wydajniejszymi strukturami państwa. Lecz ten brak poczucia bezpieczeństwa powodował strach rosyjskich władców, a nie społeczeństwa. Władcy mają świadomość archaicznej formy panowania. Dobrze rozumieją niemożność przeciwstawienia się zachodnim systemom politycznym. Właśnie z tej przyczyny unikali bezpośredniego kontaktu z zachodnim światem. Boją się tego, co się może stać, gdy ich naród pozna prawdę o innym świecie, lub świat pozna prawdę o życiu w Rosji. Nie można nazwać przypadkiem tego, że marksizm, wędrując przez pół wieku po Europie Zachodniej, zatrzymał się i zapuścił korzenie w Rosji. Tylko w kraju, który nigdy nie miał przyjaznych sąsiadów, może zagnieździć się doktryna twierdząca, że konflikty ekonomiczne społeczeństw. Można rozwiązać jedynie przy użyciu siły. Tu Koba przerwał i powiedział: Starczy. Jedno tylko w tym tekście jest przykre: Musimy udawać, że nic nie wiemy o tym paskudztwie. Teraz Churchill powtórzył bardzo podobne myśli. Jak już pisałem, przestał być premierem i przeszedł do opozycji. Lecz w czasie pobytu w USA cały czas towarzyszył mu prezydent Truman. Wizyta sprawiała wrażenie oficjalnej. Churchill bardzo podobał się Amerykanom. Elegancki kapelusz, biały, niezapięty kołnierzyk, cygaro w ustach. Żadnej sztywności, żadnej flegmy. Wyglądał jak normalny facet. Gdy otrzymał doktorat Honoris causa na uniwersytecie na Florydzie, zwrócił się ze wzruszeniem do Amerykanów. — Ten doktorat to dla mnie nie pierwszyzna. Sądzę, że nie ma człowieka na świecie posiadającego tyle doktoratów, co ja — który w młodości zawalił tak wiele egzaminów, jak ja. To wyznanie rozweseliło Trumana, lecz na koniec przemówienia prezydent był blady, zameldował o tym nasz agent. Koba wezwał mnie do siebie na daczę, przyjął mnie w dużej jadalni. Wiedziałem, że niedługo przyjadą pozostali zaproszeni goście. Ostatnio coraz częściej Koba przyjmował gości w mundurze generalissimusa szyderczy, ważny, na stole leżały nieprzetłumaczone komunikaty telegraficzne o wystąpieniu Churchilla. Zacząłem tłumaczyć. Swoje przemówienie Churchill rozpoczął cytatem z Byrona. Kto wyprzedził wszystkich, powinien pamiętać o nienawiści tych, którzy zostali za jego plecami. Nasza armia stacjonuje w całej Europie, uśmiechnął się Koba. A my zostaliśmy. Jak mamy rozumieć słowa towarzysza imperialisty Churchilla? Kontynuuj. Następnie Churchill powiedział o rosyjskiej ekspansji. Od Szczecina nad Bałtykiem, po Triest na Adriatyku, nad całym kontynentem zawisła żelazna kurtyna. Wezwał USA i Anglię do zjednoczenia się przeciw sowieckiemu zagrożeniu. Nikt nie wie, gdzie są granice i czy w ogóle jest jakiś kres komunistycznej ekspansji. To dotyczy nie tylko Europy Wschodniej. To już zagraża Europie centralnej. We Francji, we Włoszech, wpływy komunistów są nadzwyczaj wielkie. Partie komunistyczne tych krajów stanowią piątą kolumnę, stanowią zagrożenie dla chrześcijańskiej cywilizacji. Z rozmów ze Stalinem i Rosjanami zrozumiałem, nic nie robi na nich wrażenia poza siłą. Szanują jedynie silniejszego. Dalej Churchill żądał od Ameryki i Wielkiej Brytanii zwiększenia ilości wojsk. Od siły naszych wojsk zależy nasze bezpieczeństwo. Trzeba było widzieć kobę w trakcie słuchania tłumaczenia. Jego żółte oczy świeciły wściekłością. Kiedy skończyłem, koba zaklaskał, a potem powiedział. Mówiąc między nami, towarzysz Churchill bardzo nam pomógł w tej wojnie. Nie opuścił nas. Nie zostawił samych sobie, nawet w czasie pokoju i dodał patrząc mi przenikliwie w oczy On pomoże nam teraz zrobić najważniejsze oddzielić się na czas od imperialistów Dobrze się nam przysłużył zwróciłem uwagę Mam wrażenie że on prawidłowo odczytał telegram Kanona Chyba nie o to chodzi Fudzi Ten głos to głos Zachodu wiecznie zawistny gdy zaczyna odczuwać naszą siłę, tego doświadczyli wszyscy rosyjscy carowie. W tej chwili weszli do gabinetu wszyscy nowi i wielcy. Nie było tylko Mołotowa. Pojechał do Londynu na spotkanie ministrów spraw zagranicznych. Pierwszy raz zobaczyłem ich wszystkich razem. Beria, stojąc naprzeciw koby, w staromodnych okularach błyszczał swoją łysiną. Obok stał nowy, główny ideolog Żdanow. Mały, pękaty grubasek, z opuchniętą twarzą i workami pod oczami, menda bez serca z koszmarami sennymi dokładnie to miał wypisane na twarzy. Ożdanowie chodziły plotki, że jest wszechmocnym i potężnym ulubieńcem Stalina. Zapewniam Was jednak, że wszechmogący Żdanow w rzeczywistości jest małym żałosnym pijakiem, lejącym w siebie wódkę bez przerwy z panicznego strachu przed Kobą. Na tym nieszczęśniku, Koba zawsze wyładowywał swoje złe humory. Dalej, obok Żdanowa stał Maleńkow, jeszcze jeden nowy faworyt tłusta, wstrętna ropucha, wykwalifikowany aparatczyk, twarda dupa, którym koba trochę później zamieni starego mołotowa. Od ciągłego siedzenia w gabinecie twarz ma bladą i zmęczoną. Nowi lokaje powinni demonstracyjnie siebie nienawidzić i na każdym kroku pokazywać nienawiść ku sobie wiedzieli że takie ich zachowanie wywołuje u Koba zadowolenie i uspokaja jego podejrzenia dwóch młodych spadkobierców jakich wtedy nazywano w partii wicepremier Wozniesieński z mądrą miną i przyjemnym uśmiechem następca premiera i kuzniecow wczorajszy włodarz Leningradu, przypominający zamordowanego Kirowa wcześniejszy sekretarz komitetu centralnego ci frajerzy jakich określał Koba demonstracyjnie się przyjaźnili i solidaryzowali, nie zdając sobie sprawy, jakie to niebezpieczne. Śmiali się, rozmawiali o czymś, żartowali między sobą. Gdyby wiedzieli, jak na nich patrzy koba, nie widzieli również pytającego spojrzenia Berry. Trochę z boku od głównej grupy wygłupiał się nadworny błazen. Prostoduszny naiwniak chruszczow. Ta maska głupiego jasia. Była na moje oko najmądrzejszą miną w tym towarzystwie. — Sądzę, że nie jest to takie proste, jak się wydaje. Niedarmo Gordow i Rybalczenko, podli wrogowie narodu, tak wychwalają towarzysza Żukowa. — Pośpiesznie wtrącił Żdanow. — I są w jego otoczeniu — dodał Abakumow. — Mów dalej, Abakumow — powiedział Koba. W ostatnim czasie zwiększyła się ilość awarii samolotów i wyszło szydło z worka. W dowództwie wojsk lotniczych zainstalowała się grupa amerykańskich szpiegów. Aresztowaliśmy marszałka Chudiakowa. Mamy nakaz aresztowania dowódcy sił lotniczych marszałka Nowikowa. Jest jeszcze kilka bardzo znanych nazwisk na tej liście. Świadomie odbierali z fabryk samoloty z defektami. Doprowadziło to do katastrof i ofiar w ludziach. A propos, wszyscy oni byli oddanymi przyjaciółmi świętego Grigoryja zwycięzcy. Jak w swej gorliwości nazywał towarzysza Żukowa jeden z tych sprzedawczyków. Zimna wojna — Dobrze byłoby, aby Abakumow przesłuchał samego towarzysza Żukowa — rzucił nadgorliwy Żdanow. Beria milczał jak grób. Kobo, jakby nie słysząc Żdanowa, powiedział — Zobaczcie, ile w trakcie krótkiej rozmowy wyszło na jaw. A wszystko to dzięki towarzyszowi Churchillowi, który nas zmobilizował. Od razu wyostrzył nam się wzrok. Dzięki imperialiście przypomnieliśmy sobie, że w źle domknięte drzwi wiatr wieje mocniej. Chcę wam powierzyć nowe, ważne zadanie. Zamkniecie te drzwi przed kapitalistami. Zamkniecie je raz na zawsze. Martwy syn Goebbels miał rację w obszarze ideologii. Wroga musi spotkać taka sama armia, jak na polu bitwy. Ani jednego dnia bez ataku na jego ideologię. Zrozumiałeś, Andrzej? Zwrócił się do Żdanowa. Ideologia to twoja parafia. Masz wprowadzić porządek. Innostrancy za a tak między nami, Nasza inteligencja tego nie potrafi zrozumieć. Wiecznie kłania się przed Zachodem. Ta tradycja pokłonów po pas sięga do czasów Pietruchy. Koba często tak nazywał Piotra I. A już szczególnie uległa zachodniej modzie jest inteligencja pochodzenia żydowskiego. Obecnym natychmiast zabłyszczały oczy. U nas na Kaukazie, w naszym Babilonie nigdy nie zagościł antysemityzm. Ale Rosja to już inna bajka. Ludzie tu mówią, z antysemityzmem i wódka smaczniejsza, i cukier słodszy. Wypada przypomnieć narodowi, mówi Koba, że najniżej stojący w hierarchii Rosjanin stoi o głowę wyżej od najwyżej postawionego pejsatego burżuja. Jutro od rana. Ten aforzm zacznie grzmieć ze wszystkich głośników we wszystkich stacjach radiowych. Towarzysze, zrobimy podsumowanie i z dniem dzisiejszym zaczniemy naszą pokojową wojnę. Bezwzględnie należy rozliczyć panów kosmopolitów. Gadziny płaszczą się przed cudzoziemcami. Przyjdzie nam silnie uderzyć w chorą tkankę inteligencji. To są niedociągnięcia spowodowane wojną. Po prostu nie zdążyliśmy uzdrowić ich przed początkiem wojny, ale teraz mamy czas i spokojnie się nimi zajmiemy. Przypomnijmy zapominalskim towarzyszom czym jest dyktatura proletariatu walkę należy prowadzić jednocześnie na wszystkich frontach. Właśnie skończyłem czytać prace naszych historyków. Ty, Andrzej, wyjaśnisz, kto pisze te wszystkie bzdury, że kocioł parowy wynalazł Anglik, żarówkę Amerykanin, radio Włoch, samolot zbudował i pierwszy wzniósł się w powietrze Amerykaniec? Rozlicz dobrze tych próżnych historyków. Musimy chwalić się i wyciągać na światło dzienne priorytety rosyjskiej i sowieckiej nauki, żeby nasz utalentowany naród Mógł być dumny z własnych naukowców. Wydawało mi się, że jest to odnowiona, dobrze znana mi wojna ideologiczna o posmaku antysemickim. Ależ się wtedy pomyliłem. Jak zwykle nie zrozumiałem globalnego planu mojego wielkiego przyjaciela. Kiedyś będzie dane mi dowiedzieć się wszystkiego. Co zaś dotyczy Żukowa ciągnął Koba. To zdolny marszałek. W tym przypadku nie należy się śpieszyć. Proponuję, by go oddelegować, powiedzmy na południe. Mógłby zostać dowódcą okręgu Odeskiego. Niech trochę odetchnie morskim powietrzem. To może zrozumie swoje błędy. Nasz grecki chór zgodnie przytaknął. Potem Churchill ogłosił początek zimnej wojny pomiędzy wschodem a zachodem. Ale ani oni, ani my nie przypuszczaliśmy, że będzie to początkiem jeszcze jednej wojny. Mój wielki przyjaciel, niestrudzony rewolucjonista, szykował się do kolejnej wojny z własnym narodem.